W pewnym momencie powiedziałem, że no słuchajcie, no odsuńcie się od tej tablicy. Słuchajcie, bo kurczę, nic nie widać, no. To zastanawiaj się. No zastanawiam się, właśnie. Tylko ja nic nie widzę, jak tutaj są same ręce. Jesteś... Słuchajcie, za każdy ten mamy 200 zł, więc piszmy jak najwięcej. Michał próbował nas wyprowadzić z błędu, że tak się nie da, bo to... To się musi zgadzać, a nie, że na chybił trafił. Ale nie, ale poczekajcie, za duże możliwości, no nie może być tak. No poczekajcie, dajcie chwilę pomyśleć. Nie strzelajmy. Sekunda. Ustawmy się w rządku i róbmy to jakoś z głową. To jeszcze temu się przyjrzyjmy, nie? Temu się przyjrzyjmy. Michał, ale czas jest. No dobra, no ale co, będziemy wpisywać minut. Bez sensu, no to wiesz. No to masz 200 zł, no to będziemy mieli chociaż więcej, nie? Jak będziemy czekać, to nie będziemy mieć nic, nie? Michał stał z boku strasznie i tak obserwował, takim był po prostu zadumanym profesorem, takim... Na spokojnie, czy to jest tak, czy nie tak. Jak ktoś mówił, że to on sam nie wiedział. A wiem, że jest dobry z matmy, więc to było zadziwiające. Piszmy jak najszybciej. No i tam część się myliła i się mocno zastanawiała, i kreśliła, i próbowała zmazać. Nie. Jest dziewiątka. Wpisuj, bo czasu nie ma. Był duży stres i taka wrzawa. Malinka, półtorej minuty, wpisuj, bo nie ma czasu. Siódemka. Żeby było tylko dobrze. Siódemka, albo siódemka tutaj była. Dobra, dawaj. Gdzie była? Tu dwójka, siódemki. A tu siódemka. No dobra, to kto może mnie zetrzeć? Wpisuj dwójkę. Pościeraj, bo półtora minuty. Wpisuj dwójkę. Dwójka, a ja siódemkę. Ja siódemkę, jestem drugi. Ja byłem po Malinie. Dobra, ja byłem po Piotrkale. Ale on ją poprawiał, a ja jadę po Malinie. Dobra, teraz ja. Ja nie jestem po Lisiu. Brakuje dwóch. Ale Lisiu się zamienił. Zamienił się. To teraz jest Tomek. Ale nie ma. Zamienił się. Teraz jesteś po Lisiu. Ale jestem ja. Bo zmazałeś. No i... Wygląda imponująco. Prawie. Jestem ciekawa, czy prawidłowo wypełniliście to zadanie. Uwaga, 3-4. Każde poprawnie wypełnione pole diagramu powiększa wspólną pulę o 200 zł. Kto miał zielony flamaster? Dziękuję. Joe! Niektóre pola planszy dla osoby, która wpisała poprawną cyfrę, były premiowane dodatkowo jokerem. Uczestnicy dopiero teraz dowiadują się, kto zdobył fanty. Joker idzie do... O, już widzę, że masz... 3800. Czerwone, czerwone. Oj. Michał. 4000. 4, jest 4. 5600, 5800. Joker. Mój. Juhu. 6, słuchajcie. 7, zielone. Kolejny joker dla Ilony. W tej grze mogli zarobić aż 10 200 zł. I mimo, że nie zarobili pełnej kwoty, to i tak wygrali jak dotąd najwięcej, bo aż 7 400 zł. We wspólnej puli mają teraz 62 200. Brawo! Cudo, cudo!